Luty 1979 roku. Policjanci z Wichita w stanie Kansas wydali ważne oświadczenie. Mieliśmy do czynienia z niezidentyfikowanym seryjnym zabójcą. Poprosiliśmy o pomoc. Ludzie byli przerażeni. Trudno było w to wszystko uwierzyć. Zabójca, znany jako BTK, od pierwszych liter angielskich słów związać, torturować, zabić, kpił ze śledczych, wysyłając im zagadkowe wiadomości. Używał pseudonimu BTK, groził kolejnym atakiem. To było fascynujące i zarazem przerażające. W rozwiązaniu zagadek kryminalnych pomagają dziennikarze i fotoreporterzy. Dzięki nim możemy poznać historię tajemniczego dusiciela. Historie kryminalne. W styczniu 1974 roku Wichita w stanie Kansas była spokojną miejscowością w samym środku środkowego zachodu. Panowała tam miła, małomiasteczkowa atmosfera. Wichita zawsze była zamożnym miasteczkiem z czystym powietrzem i dobrymi szkołami. Prawdziwy raj dla rodzin. Od niedawna mieszkała tam rodzina Otero. Joseph Otero, instruktor latania i mechanik, i jego żona Julie mieli 5 dzieci w wieku od 9 do 15 lat. To byli bardzo mili ludzie. Dopiero się sprowadzili. Nie mieli jeszcze zbyt wielu znajomych, ale zdążyli już pokazać się z dobrej strony. Piętnastego stycznia Joseph Otero odwiózł trójkę starszych dzieci do szkoły i wrócił do żony, 9-letniego Josepha Juniora i 11-letniej Josephine. Rozpoczynali razem nowy dzień. Jedli śniadanie, kiedy nagle do ich domu zakradł się pewien mężczyzna. Przeciął kabel telefoniczny i wszedł do środka. Kiedy zaatakował, rodzina siedziała przy stole. O 15:30 dwoje dzieci Otero wracało do domu. Zauważyły otwarte drzwi do pustego garażu. Następnie dostrzegły torebkę mamy leżącą na podłodze, bałagan w kuchni i rozrzucone jedzenie. Wołały domowników, ale nikt nie odpowiadał. W sypialni rodzeństwo odkryło zwłoki swoich rodziców. Charlie Otero zastał brata i siostrę w głębokim szoku. Cała trójka wybiegła z domu, wzywając pomoc. Ubrane zwłoki pani Otero leżały na łóżku, twarzą w dół, z plastikową torbą na głowie i liną wokół szyi. Jej mąż też został uduszony torbą, podobnie jak syn, którego ciało znaleziono w jego pokoju. Kilka minut później jeden z funkcjonariuszy zszedł do piwnicy. Było bardzo ciemno, więc ostrożnie schodził po schodach i po omacku szukał włącznika światła. Kiedy w końcu go znalazł, zauważył nastolatkę zwisającą z sufitu z pętlą wokół szyi. To odkrycie zszokowało nawet najbardziej zahartowanych policjantów. Wszystkie ofiary były skrępowane. Ktoś im zgotował potworną śmierć. Do akcji jako pierwsi wkroczyli specjaliści medycyny sądowej.
Przeczesali cały dom, centymetr po centymetrze w poszukiwaniu śladów. Zbrodnie popełniono z premedytacją. Zabójca był przygotowany. Wszystko, czego użył, przyniósł wcześniej ze sobą. Na linach krępujących ręce, kolana i kostki ofiar zobaczyliśmy kilka różnych rodzajów węzłów. Sprawca musiał się na tym znać. Śledczy podejrzewali nawet, że to żeglarz. Obok jednego z ciał odkryto ślady nasienia sugerujące seksualny motyw zbrodni. Wieści o zabójstwie trafiły do mediów. Pamiętam, że zostałem wezwany na miejsce zbrodni. Najpierw dowiedzieliśmy się o dwóch ofiarach, później o trzech, aż w końcu o czterech. Dwie z nich były dziećmi, które ktoś zamordował w bardzo brutalny sposób. Zauważyłem, że detektywi są naprawdę wstrząśnięci. W tym mieście nigdy nie zdarzyło się nic podobnego. Nie sposób zrozumieć, jak ktoś mógł zabić cztery osoby. Mieszkańcy byli przerażeni. Takie zbrodnie zdarzały się na wybrzeżu, ale nigdy tutaj. Na jednym z parkingów znaleziono zaginione auto. Podejrzewano, że porzucił je sam sprawca. Świadkowie widzieli w okolicy obcego mężczyznę. Stworzono nawet portret pamięciowy, ale brakowało konkretnych tropów. Sprawca torturował swoje ofiary przed śmiercią. Jedna z wersji zakładała, że to zabójstwo z zemsty. Śledczy starali się zdobyć wszelkie możliwe informacje dotyczące rodziny Otero. Śledztwo ciągnęło się bez końca. Zastanawialiśmy się, czy w ogóle uda się znaleźć rozwiązanie tej sprawy. Może sprawca przybył z daleka i zniknął. Wkrótce sprawa przybrała nieoczekiwany obrót. Plotki na temat potencjalnych podejrzanych sprawiły, że do redakcji miejscowej gazety zadzwonił tajemniczy informator. Powiedział, że policja podąża niewłaściwym tropem. Wyjaśnił, że jeśli śledczy szukają zabójcy, powinni odwiedzić miejscową bibliotekę i zajrzeć do pewnej książki, w której znajduje się list dotyczący zbrodni. Policjanci udali się we wskazane miejsce. W książce znaleźli list napisany na maszynie, w którym sprawca opisywał dokładnie popełnioną zbrodnię. List napisano bardzo niedbałą angielszczyzną. Wiadomość zawierała szczegóły, które mógł znać tylko zabójca. Opisano w niej sposób i miejsce ułożenia zwłok. Przyznawał się do popełnienia zbrodni. Domagał się uznania. Trudno było uwierzyć, ale zabójcy naprawdę zależało na tym, by zwrócić na siebie uwagę. Sprawca zaznaczył kluczowe słowa. Związać, torturować, zabić, po angielsku BTK, i kazał śledczym je zapamiętać. List został napisany przez zabójcę, ale nie pomógł go odszukać. Śledztwo utknęło w martwym punkcie. Marca 1977 roku, 3 lata po zabójstwie rodziny Otero, policja w Wichita otrzymała telefon. Przybyli na miejsce funkcjonariusze odkryli zwłoki młodej kobiety, 26-letniej Shirley Vian. Sposób popełnienia zbrodni wydał się policjantom znajomy. Zauważono podobne elementy. Węzły, taśmy, skrępowane ciało. Tym razem atak sprawcy przeżyło troje dzieci kobiety. Maluchy były w szoku, ale nic im się nie stało. Ich zeznania były przerażające.
Kilka godzin wcześniej mama wysłała 5-letniego Stevena do sklepu. W drodze powrotnej zatrzymał go mężczyzna i pokazał zdjęcie. Twierdził, że kogoś szuka. Steven nie potrafił mu pomóc. Szybko wrócił do domu. Kilka minut później ktoś zapukał do drzwi. To był ten sam mężczyzna ze zdjęcia. Zapytał, czy twoja matka jest w domu? Kobieta podeszła do drzwi. Pewnie sądziła, że to prywatny detektyw. Mężczyzna wtargnął do domu, wyciągnął broń i przejął kontrolę. Zaczął związywać domowników, wyciągnął liny. Dzieci płakały i krzyczały. Były przerażone. Sprawca zamknął dzieci w łazience, a drzwi zabezpieczył liną. Najstarszemu chłopcu udało się uchylić drzwi. Obserwował, jak zabójca dusi jego matkę. Czy może być coś straszniejszego dla dziecka niż widok zabijanej matki? Przy pomocy policyjnego psychologa próbowaliśmy wydobyć z dzieci jak najwięcej informacji. Dowiedzieliśmy się jedynie, że to był duży mężczyzna. Kiedy jest się dzieckiem, wszyscy są duzi. Sprawca był biały, miał czarną torbę i rękawiczki. Dzieci twierdziły, że torba była czarna. W środku sprawca trzymał pewnie taśmy, plastikowe torby i liny. Rzec by można, narzędzia pracy. Śledczy dysponowali jedynie niedokładnym opisem białego mężczyzny. Biali mężczyźni stanowili ponad połowę populacji Wichita. Choć nie znaleziono dowodów, że ta zbrodnia miała coś wspólnego z zabójstwem członków rodziny Otero, śledczy zaczęli się obawiać, że odpowiada za nią zabójca znany jako BTK. Dyskutowano, co należy zrobić. Czy należy podjąć próbę skontaktowania się z tą osobą? Czy to doprowadzi do kolejnych zabójstw? Zwołanie konferencji prasowej mogło tylko rozsierdzić zabójcę. Niebawem morderca zmusił policję do działania, a Wichita pogrążyło się w panice. Rok 1977. Wichita w stanie Kansas. 17 marca zamordowano tu 26-letnią Shirley Vian. Wcześniej podobny los spotkał rodzinę Otero, której członkowie zostali uduszeni we własnym domu. Brakowało dowodów łączących obie zbrodnie, ale śledczy podejrzewali, że mają do czynienia z seryjnym zabójcą. Kolejny atak rozwiał ich wątpliwości. W grudniu pewien mężczyzna zadzwonił z budki telefonicznej na policję. Poinformował, że popełniono zabójstwo i podał adres Nancy Fox. Mężczyzna nie przedstawił się. Przerwał rozmowę i odszedł. Policjanci natychmiast ruszyli pod wskazany adres. Musieli wyważyć zamknięte drzwi. Znaleźliśmy Nancy Jo Fox leżącą na łóżku. Była skrępowana. Drzwi od jej szafy były otwarte, a na podłodze leżały ubrania. Wyglądało na to, że ktoś przygotował sobie siedzisko. Sprawca włamał się przez okno, przeciął kabel telefoniczny. Nie znaleziono odcisków palców, ale śledczy znowu trafili na ślady nasienia. Brakowało także niektórych rzeczy osobistych ofiary, na przykład prawa jazdy. Miejsce zbrodni wyglądało na nietknięte, dlatego śledczy uznali, że tylko sprawca mógł wykonać ten anonimowy telefon. Nikt poza mordercą nie mógł wiedzieć, że Nancy Fox nie żyje. Policjanci starali się określić, kto mógł zadzwonić na komisariat. Świadkowie twierdzili, że widzieli osobę, która dzwoniła. Mężczyzna nie odwiesił słuchawki, po prostu odszedł. Miał około 1,80 m wzrostu i jasne włosy. Najważniejsze było jednak to, że miał na sobie uniform sprzedawcy.
śledczy mieli nadzieję, że sprawcę uda się zidentyfikować po głosie. Zdobyli więc nagranie rozmowy. Eksperci oczyścili je z hałasów. Zdobyliśmy tylko kilka informacji. Sprawca miał typowy środkowoamerykański akcent. Niczym się nie wyróżniał. Zabójca wkrótce znowu skontaktował się z policją. W lutym 1978 roku do siedziby miejscowej telewizji przysłano kopertę. W napisanym na maszynie liście zabójca przyznawał się do 7 zabójstw. Rodziny Otero, Shirley Vian, Nancy Fox oraz niezidentyfikowanej ofiary. W kopercie znajdował się również szkic Nancy Fox leżącej na brzuchu na swoim łóżku oraz wiersz „Och, zabić Nancy”. Nigdy tego nie zapomnę. Jeden wers brzmiał: ile osób muszę jeszcze zabić, zanim moje nazwisko trafi do gazet? Przerażające, prawda? Zabójca porównywał się do Kuby Rozpruwacza, syna Sama czy dusiciela z Bostonu. Przedstawił też własny pseudonim. Związać, torturować, zabić. W skrócie BTK. Krótki, prosty i nie pozostawiający żadnych wątpliwości. Reporterzy przekazali kopertę komendantowi policji Richardowi Lamanianowi. Szkic Nancy był dowodem, że list pochodzi od zabójcy. Zrozumiałem, że sprawca fotografował miejsca zbrodni. Richard Lamanian musiał ostrzec mieszkańców, choć obawiał się, że zapewni zabójcy rozgłos, na którym mu zależało. Musieliśmy powiedzieć ludziom, co się dzieje. Komendant policji pojawił się w wieczornych wiadomościach i ogłosił, że miastu zagraża seryjny zabójca zwany BTK. Nie wiemy, kto to. Nie możemy nikogo chronić. Wszyscy powinni być czujni, inaczej go nie powstrzymamy. Mieszkańcy byli przerażeni. To było pierwsze oficjalne wystąpienie policji. Firmy zajmujące się zakładaniem zamków, alarmów oraz sprzedażą broni miały ręce pełne roboty. Nikt nie mógł czuć się bezpieczny. Co wieczór policjanci odbierali wiele wezwań od ludzi, którzy bali się wejść do swoich domów. 4 lub 5 interwencji w ciągu zmiany. Wszyscy ze strachem, a często z bronią w ręku, badali, czy w ich domach nikogo nie ma. Sprawdzano, czy linie telefoniczne nie są przecięte. Na samym końcu zaglądano do szaf w sypialni. Wciąż poszukiwano wysokich, białych mężczyzn, których praca wymagała noszenia uniformu. Otrzymywaliśmy setki telefonów dotyczących tożsamości tego mężczyzny. Śledczy przygotowywali listy przestępców seksualnych. Przestępców agresywnych oraz więźniów, którzy właśnie wyszli na wolność. Ponieważ w swoim liście BTK odwoływał się do innych seryjnych zabójców, podejrzewano, że badał ten temat. Odwiedziliśmy bibliotekę publiczną, gdzie zdobyliśmy listę czytelników, którzy wypożyczali książki dotyczące seryjnych zabójców. Podobnie w bibliotece uniwersyteckiej. Śledczy zaznaczyli na mapie wszystkie miejsca powiązane z zabójcą. Uważaliśmy, że to strefa działania zabójcy. Tu doszło do wszystkich zbrodni. Na tym terenie sprawca porzucał auta, zostawiał listy oraz dzwonił z budek telefonicznych. Zaznaczyliśmy różne strefy działania zabójcy. Jedna z granic przebiegała przez wszystkie domy ofiar.
Do wszystkich zbrodni doszło w zachodniej części miasta na linii biegnącej z północy na południe. Zawsze trafialiśmy na jakiś wyjątek, ale wciąż mieliśmy do czynienia z jakimś ale. Czasem drzewa przesłaniają las. Im dłużej na coś patrzysz, tym trudniej zauważyć jakiś wzór. Śledczy podejrzewali, że siódmą ofiarą BTK-a była 21-letnia Catherine Bright. Skrępowana i zabita nożem w swoim domu, wkrótce po morderstwie rodziny Otero. Pomimo wnikliwego śledztwa, policja nie odkryła żadnych tropów. Stworzyliśmy długą listę podejrzanych. Odkryliśmy wielu dziwaków, ale nie zidentyfikowaliśmy dusiciela. W kwietniu 1979 roku 63-letnia Anna Williams wróciła do domu po wieczorze u krewnych. W sypialni zauważyła otwarte szuflady. Wiele przedmiotów nie znajdowało się na swoich miejscach. Kilka dni później ta kobieta otrzymała małą paczkę. W środku był jej szal i karteczka "Nie było cię w domu, ale ja byłem. BTK". W paczce znajdował się także wiersz pod tytułem "Och, Anno, czemu się nie pojawiłaś?", w którym BTK opisał swoje oczekiwanie. Załączył także rysunek tego, co zamierzał zrobić kobiecie. Chciał ją potraktować, jak dawni myśliwi traktowali upolowaną zwierzynę. Kobieta miała być przywiązana do pala, a następnie zabita. BTK ujawnił swoje zamiłowanie do rozgłosu. Podobną paczkę wysłał do telewizji. Miasto znowu ogarnęła panika. Ludzie czuli się zagrożeni, bo mieszkali w miejscu, gdzie działał zabójca. Śledczy wierzyli, że listy pomogą im poznać tożsamość zabójcy. To były przedmioty, które stworzył i których dotykał. Zależało nam na tym, żeby wyciągnąć z nich jak najwięcej informacji. Listy napisano maszynowo. Maszyna do pisania sprawcy nie należała do najlepszych. Nie wszystkie litery znajdowały się w równych liniach. Okazało się, że żaden z listów nie był oryginałem. Wszystkie skserowano. Nasz ekspert nie był w stanie określić rodzaju ani marki maszyny do pisania. Badanie maszyny nie wniosło nic do śledztwa. Okazało się, że większe znaczenie mają kserokopiarki, które zostawiają ślady na kartkach. Niektóre kopiarki pozostawiają maszynowe odciski. Żmudne prace laboratoryjne oraz współpraca z producentami przyniosła dobre rezultaty. Technikom udało się znaleźć unikalne połączenie maszyny, papieru oraz atramentu. Tutaj zaczęły się schody i to dosłownie. Musieliśmy obejrzeć wszystkie kserokopiarki w Wichita. Mieliśmy nadzieję, że odszukamy właściwe urządzenie oraz nieświadomego naszych poszukiwań właściciela. Wreszcie śledczym udało się znaleźć to, czego szukali. BTK zrobił kserokopię jednego z listów na maszynie znajdującej się w piwnicy jednego z budynków Uniwersytetu Stanowego. Po raz pierwszy mogliśmy stwierdzić z całą pewnością, że ktokolwiek wysłał nam ten list, musiał odwiedzić budynek uniwersytecki. Być może to jeden ze studentów, którzy korzystali z biblioteki. Być może nudziło mu się po zajęciach. Sporządzono kolejną listę podejrzewanych studentów rasy białej. Znalazły się na niej tysiące nazwisk. Przez następne kilka miesięcy śledczy nie otrzymali żadnych informacji. BTK milczał.
Nie mogliśmy go złapać, bo działał chaotycznie. W 1984 roku komendant policji Richard LaMagnon wytypował grupę detektywów, którzy mieli zająć się sprawą BTK'a. Grupa miała dwa zadania. Celem nadrzędnym było złapanie zabójcy. Gdyby jednak to się nie udało, śledczy chcieli mieć pewność, że zrobili wszystko, co w ich mocy, by rozwikłać tę zagadkę. Detektywów z tej grupy nazwano łowcami duchów, głównie ze względu na to, że ścigali nieuchwytnego sprawcę. Poza tym ich działania były tajne. Łowcy duchów współpracowali z FBI oraz profesorem matematyki Stevem Bradym. Miałem wykorzystać dostępną wówczas wiedzę informatyczną i pomóc policji. Wkrótce stałem się członkiem grupy. Do komputerów wprowadzono treść wszystkich listów zabójcy. Utworzyłem odpowiednie bazy danych. Kiedy dane znalazły się w systemie, programy szukały elementów wspólnych. Sporządziliśmy ogromną liczbę różnych zestawień. Program stworzył nową listę 200 podejrzanych, którzy najczęściej pojawiali się w bazach. W tamtych czasach nie robiono jeszcze testów DNA, ale policja dysponowała grupą krwi zabójcy. W dwóch miejscach zbrodni znaleziono jego nasienie. Śledczy odwiedzili wszystkie osoby z listy i zabezpieczyli próbki krwi lub śliny. Testy pozwoliły wyeliminować kilka nazwisk, ale nie dały jednoznacznych odpowiedzi. W 1986 roku mijało 9 lat, odkąd BTK zaatakował po raz ostatni. Wydawało się, że rozpłynął się w powietrzu. Podejrzewano, że już nie żył. Siedział w więzieniu lub przeprowadził się. Powtarzano nam, że nie mógł tak po prostu przestać zabijać. Być może atakował gdzieś indziej. Nie wszyscy w to wierzyli. Część mieszkańców była przekonana, że sprawca wciąż żyje wśród nas. Grupa łowców duchów powoli malała. Detektywi pracowali nad innymi zadaniami. Obiecali sobie jednak, że jeśli BTK kiedyś znów się odezwie, wykorzystają jego największą słabość. Miał problemy z ego. Uznaliśmy, że następnym razem zmusimy go do skontaktowania się z nami. Z czasem BTK przestał być tematem rozmów. Ludzie zapomnieli o nim. Styczeń 2004 roku. W dniu 30. rocznicy zabójstwa rodziny Otero miejscowa gazeta opublikowała artykuł dotyczący tej zbrodni i paniki, jaką wywołała. Autor zaznaczał, że wielu młodych mieszkańców Wichita nie ma pojęcia, kim był BTK. Stał się zapomnianym mordercą. Ten artykuł przyniósł nieoczekiwane rezultaty. BTK, który nigdy nie opuścił miasta, był wściekły. 19 marca 2004 roku do redakcji gazety przyszedł list zawierający kserokopię trzech zdjęć i prawa jazdy. Prawo jazdy należało do Vicki Wegerly, mieszkanki Wichita, zabitej w domu w czasie, gdy rozwiązano grupę łowców duchów. Niektórzy uważali, że to zdjęcia śledczych z miejsca zbrodni. Jeden z dziennikarzy zauważył jednak szokującą nieścisłość. Powiedział, żebym przyjrzał się rękom ofiary. Znajdowały się w różnych pozycjach, podobnie jak bluzka. Na każdym ze zdjęć wyglądała nieco inaczej, a ciało było lekko przesunięte. Oh my goodness.
Policjanci nigdy nie dotykają zwłok. To nie były policyjne zdjęcia. Nadawca listu podpisał się jako BTK. Ta historia wstrząsnęła miastem. Trafiła na pierwsze strony gazet. Mówiły o niej wszystkie stacje telewizyjne. Mieszkańcy byli przerażeni i słusznie. Dusiciel wrócił. Zadawaliśmy sobie pytanie, czy znowu kogoś zabije. Marzec 2004 roku. Po ponad 20 latach milczenia, zabójca znany jako BTK znowu pojawił się w Wichita. Śledczy otrzymali wówczas setki telefonów z różnymi wskazówkami. Ken Landwehr, pracujący w FBI, postanowił wykorzystać zamiłowanie sprawcy do rozgłosu. Śledczy zaczęli zwoływać konferencje prasowe do złudzenia przypominające prawdziwe. Starano się nawiązać kontakt z zabójcą. Udało się. Maja 2004 roku. Do siedziby miejscowej telewizji wysłano listy z łamigłówką. Słowa takie jak zauważyć, ofiara, śledzić sugerowały sposób działania sprawcy. Inne jak pośrednik, ubezpieczenia, wojskowy wyjaśniały w jaki sposób zdobywał zaufanie ofiar. List zawierał także tytuły rozdziałów związanych z występkami BTK-a. Zabójca pisał autobiografię. Miesiąc później inny mieszkaniec Wichita znalazł kolejną paczkę, a w środku zapiski pod tytułem Śmierć w zimowy poranek, zawierające opis zabójstwa rodziny Otero z 1974 roku. Przez następne 11 miesięcy BTK wysłał nam 12 listów. W trzeciej paczce znaleziono związaną i zakneblowaną lalkę oraz prawo jazdy Nancy Fox, zamordowanej w 1977 roku. Na kartkach zatytułowanych rozdział 9 BTK opisał, jak śledził i zabił młodą kobietę. Zależało mu na rozgłosie, uwielbiał sławę. Wiedzieliśmy, że czyta gazety i ogląda telewizję, czekając na to, aż usłyszy coś o sobie. Zwoływano konferencje prasowe, by móc się z nim porozumieć i zmusić do popełnienia błędu. 25 stycznia 2005 roku pojawił się pierwszy ważny trop. BTK wysłał kartkę do siedziby telewizji. Karta doprowadziła śledczych do paczki porzuconej w aucie zaparkowanym przed sklepem z artykułami metalowymi. Detektywi przesłuchali pracowników sklepu. Jeden z nich pamiętał, że znalazł dziwne pudełko po płatkach śniadaniowych na tylnej kanapie swojego auta. Mężczyzna odszukał pudełko w śmieciach. W środku znajdował się list od BTK-a z pytaniem, czy następną porcję informacji może przysłać na dyskietce. Poprosił o odpowiedź zamieszczoną w gazecie. Śledczy mieli posłużyć się pseudonimem Rex, czyli Król. Dyskietka mogła zawierać wiele danych o użytkowniku, dlatego policjanci zamieścili ogłoszenie: Rex, możesz tak zrobić. W tym czasie pracownik sklepu pokazał śledczym, gdzie parkował w dniu, kiedy podrzucono mu paczkę. Okazało się, że to miejsce znajduje się w zasięgu kamery. Specjalista z FBI przejrzał nagranie i odszukał odpowiedni moment. Zobaczyliśmy auto parkujące tuż obok samochodu pracownika. Nieznany mężczyzna wysiadł, podszedł do sąsiedniego auta, potem wrócił i odjechał.
From looking at the video from that, it appeared that. Okazało się, że BTK prowadził nowego Jeepa Cherokee w ciemnym kolorze. Fairly new Jeep Cherokee. Śledczy ustalili, że w obszarze poszukiwań zarejestrowano 2,5 tysiąca podobnych aut. So we started down that list. Zaczęliśmy przyglądać się ich właścicielom. W tym czasie pojawiła się kolejna paczka od BTK-a. W środku znajdował się przedmiot, który mógł zawierać informacje stanowiące przełom w sprawie. Oh, could it be? Oh boy, it was. Pracownicy stacji telewizyjnej, w której pojawiła się przesyłka, natychmiast zawiadomili policję. Oczekiwania były ogromne. Dyskietkę odczytano na komputerze ze specjalnym policyjnym oprogramowaniem. Na dyskietce znajdował się jeden plik. Okazało się, że wcześniej miał inny tytuł. Luterański Kościół Chrystusowy. Osoba, która modyfikowała plik jako ostatnia, korzystała z komputera jako użytkownik Dennis. Wpisałem w wyszukiwarkę nazwę kościoła oraz imię. Przewodniczącym zgromadzenia był Dennis Rader. Szybko namierzyli jego adres i wiedzieli już wszystko. Kilka minut później śledczy pojechali pod wskazany adres na przedmieściach Park City. Przed domem stał czarny Jeep Cherokee. Czuliśmy, że to właściwy trop. Gdyby przypuszczenia śledczych potwierdziły się, ten religijny mężczyzna okazałby się jednym z najniebezpieczniejszych morderców w Ameryce. Lutego 2005 roku policjanci obserwowali 59-letniego Dennisa Radera. Brakowało mocnych dowodów łączących go ze zbrodnią, ale śledczy wierzyli, że to jest właśnie BTK, sprawca co najmniej 8 zabójstw w Wichita w latach 80. Detektywi potrzebowali próbki DNA. Nie chcieli jednak spłoszyć podejrzanego. W końcu udało im się pobrać próbkę od córki Raidera. DNA członków rodziny jest bardzo podobne. Wyniki badania miały być dostępne po kilku godzinach. Czas oczekiwania wydłużał się z powodu problemów w laboratorium. W końcu otrzymaliśmy wiadomość. Dennis Rader to BTK. Wszyscy poczuliśmy ogromną ulgę. Lutego policjanci w nieoznakowanych autach zajęli pozycję w okolicy, w której mieszkał Rader. Chcieliśmy aresztować go poza domem. Zamierzaliśmy zatrzymać jego auto. O godzinie 12:15 Rader pojawił się w swoim jeepie. Policjanci zatrzymali go. Kiedy wysiadł z auta, zakuliśmy go w kajdanki. Podejrzany wkrótce znalazł się w biurze FBI w centrum Wichita. Twierdził, że jest niewinny, ale śledczy przedstawili mu dowody, w tym próbkę DNA oraz dyskietkę, którą wysłał im zaledwie kilka dni wcześniej. Agent FBI pochylił się nad nim i powiedział: przyznaj się, kim jesteś. Wtedy Dennis Rader powiedział: dopadliście mnie, BTK to ja. Śledczy usłyszeli szokujące zeznanie. Dennis Rader opowiedział o wszystkich zbrodniach. Oprócz 8 znanych zabójstw przyznał się do 2 kolejnych. Jego ofiarami były także Marin Hedge oraz Dolores Davis.
Raider wybierał swoje ofiary przypadkowo, a następnie śledził je. W końcu krępował, torturował, a potem zabijał. To był jego rytuał. Podduszał swoje ofiary, a kiedy traciły przytomność, zwalniał uścisk i szeptał: jestem BTK. Potem powtarzał czynność. Trudno to opisać, ale ten mężczyzna to chodzące zło. Wystarczyło na niego spojrzeć. Z lubością opowiadał nam o swoich zbrodniach. W biurze Raidera i w domu jego rodziców znaleziono wiele dowodów zbrodni. Śledził setki kobiet, robił notatki, opracowywał plany ucieczki, zapisywał adresy i spekulował, kim są jego ofiary. Raider twierdził, że motywem jego zbrodni były fantazje seksualne i poczucie przymusu. Czasem nazywał to potworem lub czynnikiem X. Ta żądza kazała mu torturować i zabijać. Miał rodzinę, pracował. Jego życie było pasmem kłamstw. Dennis Rader's life was a complete lie. Dennis Rader pojawił się na jednej z list sporządzonych w przeszłości przez śledczych. Był jednym z tysiąca studentów, którzy mieli dostęp do kserokopiarki. Przez 30 lat unikał wymiaru sprawiedliwości, ale zgubiła go chęć sławy. Uwaga i zainteresowanie. Na tym zależało mu najbardziej. Wpadł w nasze ręce przez swoje ego. Tym razem wieści o BTK-u przyniosły ulgę, a nie strach. Mieszkańcy byli bardzo szczęśliwi, choć trudno im było zrozumieć, że to koniec. Ta sprawa ciągnęła się przez 3 dekady. Niektórzy stracili nadzieję. Nie wszyscy byli w stanie uwierzyć, że Dennis Rader jest zabójcą. Wyglądał jak zwyczajny mężczyzna z sąsiedztwa i to było chyba najbardziej przerażające. 27 czerwca 2005 roku Dennis Rader przyznał się do popełnienia 10 zabójstw. Sędzia kazał mu opisać każdą ze zbrodni. Na sali sądowej panowała absolutna cisza. Nie mogłem uwierzyć w to, co słyszałem. Opowiadał o zabójstwach tak, jakby to było coś zwyczajnego. Bez śladu emocji ani skruchy. Nie prosił o wybaczenie. Przedstawiał jedynie suche fakty i przerażające szczegóły. Rodziny ofiar mogły w końcu dać ujście smutkowi i złości. Nigdy już się nie spotkamy. Zabrał jej życie. Straciłeś wszystko i na zawsze pozostaniesz nikim. Dennis Rader usiłował zniszczyć moją rodzinę, ale nie udało mu się to. Jesteśmy silniejsi niż kiedykolwiek. Dennis Rader nie zabił rodziny Otero, choć bardzo się starał. Dziękuję. Cały czas mam przed oczami twarz Josie Otero. To była mała dziewczynka, która miała przed sobą całe życie. Ten facet odebrał jej ten dar. Zabił ją, jej rodziców, brata i 6 innych osób. W trakcie procesu Dennisa Raidera w stanie Kansas nie obowiązywała kara śmierci. Skazano go na 10-krotne dożywocie. Wówczas był to najwyższy wymiar kary. Jeśli ktoś zabija tak jak on,
Sprawiedliwości nigdy nie stanie się zadość. Udało nam się jednak odzyskać spokój. Sprawca został schwytany. Siedzi w więzieniu i już nigdy z niego nie wyjdzie. Spędzi tam resztę życia. To jest sprawiedliwość. Wersja polska SDI Media Polska. Tekst Michał Wdowiak. Czytał Andrzej Leszczyński.